serdecznie na uroczystości 103. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Trzecia rocznica odzyskania niepodległości to ważna rocznica w dziejach państwa, narodu, ale i w życiu każdego z nas. Polska po 123 latach nieistnienia na mapie Europy odzyskała swoją niepodległość. Nie było to też łatwe. W tamtym czasie też społeczeństwo, organizacje, wszyscy byli też skłóceni, ale pod wpływem tego ważnego impulsu, jakim jest odzyskanie niepodległości, pod wpływem tego impulsu, jaka jest wolność, potrafili się zjednoczyć i państwo polskie mogło powstać. Państwo, które cieszyło się wolnością bardzo krótko, bo i wojna po kilku latach, później II wojna światowa. Ale co trzeba zauważyć, że w tamtym czasie, w krótkim czasie, Polska naprawdę była jednością, weszła na drogę szybkiego rozwoju. Było widać ten zapał, te chęci do działania. Czasami mam takie skojarzenie, że podobnie było w roku 80, wtedy, kiedy powstawała Solidarność, był wielki zapał, 10 milionów członków i wtedy wydawało się, że osiągniemy też wielki sukces. I wiele się udało, to też trzeba powiedzieć. Ale i też odnoszę wrażenie, że wiele rzeczy zostało też zwyczajnie i popsutych. Nie jesteśmy dzisiaj państwem, gdzie panuje zgoda. Dzisiaj polityka weszła nie tylko do poszczególnych miejscowości, ale i do każdego domu. Chyba takiego podziału społecznego nigdy nie było. Ale myślę, że my pewnie nie zwracamy też i uwagi na to, że pokolenie moje, ale i ludzi starszych, że dane nam było przeżyć tyle lat bez wojny. Tego w historii Polski nie było. Zawsze było tak, że co 20 lat pojawiała się jakaś wojna, jakiś konflikt zbrojny. Dzisiaj Polska jest państwem niepodległym. Trzeba się tą wolnością cieszyć, ale trzeba też o tą wolność dbać. Bo dzisiaj dbałość o państwo to budowa silnej gospodarki. Bo dzisiaj jest konkurencja na arenie międzynarodowej, światowej o silną gospodarkę. Dlatego myślę, że to jest dobry dzień do refleksji, do zastanowienia się i do przemyślenia, do dobrej współpracy. Bo tylko naród zjednoczony, naród wspólnie działający, wspólnie pracujący może osiągnąć sukces. Jesteśmy dzisiaj jako kraj w bardzo trudnej sytuacji, bo z jednej strony pandemia, która to życie nam zatruwa, ale i mamy tą taką bardzo trudną sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Łukaszenki, no to co wyrabia, to na pewno nie może być akceptowane ani przez Polskę i nie jest akceptowane przez świat. Myślę, że tu w tym miejscu powinniśmy docenić, że Polska jest w NATO, że jest w Unii Europejskiej, że nie jesteśmy sami, że jesteśmy w grupie silnych i dobrze zorganizowanych państw.
No, mam nadzieję, że ta sytuacja nie będzie trwała długo, bo jest to sytuacja niebezpieczna, niedobra i lepiej, żeby ona stała się już przeszłością. W tym miejscu chciałbym też wyrazić wielkie słowa podziękowania dla Straży Granicznej, dla Wojska Polskiego, dla Policji, którzy w tych trudnych warunkach, a zbliżamy się do zimy, bronią polskiej granicy, bo dzisiaj ta obrona to jest obroną suwerenności naszego kraju. Cieszę się, że możemy się tutaj spotkać. Tak jak sięgam pamięcią, 3 lata temu mieliśmy stulecie, był budowany, oddany, poświęcony ten pomnik. Wydaje się, że to było tak niedawno, tak jakby 2 dni temu. Cieszę się z tego powodu, że tutaj w Zalesiu, w siedzibie gminy, jest miejsce, przy którym możemy się spotkać i możemy też świętować. Chciałbym złożyć naprawdę wielkie podziękowania pocztom sztandarowym, osobom indywidualnym, które mają i kwiaty, i znicze, druhom strażakom za obecność, za sztandary, za aktywne uczestnictwo w tym naszym wielkim narodowym święcie. I tak zbliżając się do końca, bo wystąpienia już dawno mi dopowiedziano, są dobre wtedy, kiedy one są krótkie. Życzę Państwu, życzę sobie i nam wszystkim jeszcze dobrego świętowania, dobrego odpoczynku, a góra nam dała słońce i ciepło i z tego też powinniśmy się cieszyć i pewnie się cieszymy. Dobrego świętowania.